Witam ponownie na rynku polskiego złotego. Aktualnie widzimy wykres tygodniowy pary euro-złoty. Kolejny tydzień, kolejne wzrosty. Natomiast chciałbym przejść na wykres dzienny i zaprezentować, co się wydarzyło w tym tygodniu. Odnośnie Fibonacciego cena dotarła idealnie do poziomu 23,6. W związku z tym, że ten poziom został zauważony przez rynek i w dodatku w taki ładny sposób, spodziewam się, że może być bardzo silnym oporem. Dodatkowo wyznaczymy sobie linię trendu oraz kanał cenowy. Jak widzimy, zostaje on ładnie zachowany. Spodziewam się, że nie zostanie póki co wybity w żadną ze stron, aczkolwiek w związku z tym, że korekta się wydłuża i w czasie, i nie jest zbyt wysoka, nie jest zbyt dynamiczna, muszę przyznać, że mój poziom docelowy jako 4,30, 4,27 za euro jest coraz mniej prawdopodobny. Spodziewam się, że może nastąpić szybszy dalszy ruch w dół. Natomiast na rynku dolara widzimy, że cena wybiła się z ponad opór na poziomie 3,19 za dolara. Także przejdziemy sobie na wykres dzienny. Tutaj z poziomu Fibonacciego wynika, że cena jest aktualnie ponad poziomem 23,6, także ten poziom został zauważony jako poziom wsparcia. No jest póki co droga otwarta do poziomu 38,2, czyli około 3,23 za dolara. W związku z tym, że dolar się umacnia na rynkach, jest to bardzo prawdopodobne, że tam właśnie dojdzie. Linia trendu wyznaczona na tej parze walutowej musi przebiegać mniej więcej w ten sposób. I jak widzimy, kanał cenowy jest także zachowany. Na rynku franka jest podobnie, wykres tygodniowy pokazuje kolejny tydzień wzrostów, natomiast na wykresie dziennym widać, że cena wybiła się ponad poziom 23,6, został ten poziom zauważony jako poziom już wsparcia. Linia trendu wyznaczona w ten sposób także daje jakiś tam kanał cenowy. Spodziewam się, że rynek nie przebije już poziomu 3,50 za franka, jednak to jest na razie wróżenie z fusów, trzeba poczekać, co się wydarzy w kolejnych dniach. Na rynku funta widzimy najmocniejsze odreagowanie. Na wykresie dziennym widać, że cena wyszła już ponad poziom, znaczy, że cena zatrzymała się idealnie na poziomie 38,2, czyli około 5,09 za funta, jednak także wsparcie już teraz zostało zauważone na poziomie 5,04. Jest tutaj bardzo prawdopodobne, że rynek będzie szedł dalej w górę. Poziom, raczej linia trendu będzie przebiegała w ten sposób. No i tym samym mniej więcej w tym miejscu jest kanał cenowy. Chciałbym jeszcze raz wrócić na wykres tygodniowy, ponieważ widać tutaj, że poziom 38,2, który jest wyznaczony w ten sposób, stał się w tym momencie wsparciem i bardzo prawdopodobne jest, że rynek dojdzie do poziomu 5,17. Należy jednak pamiętać, że żadna z par walutowych, czy to funt, czy frank, czy dolar, czy euro, złoty, nie pójdzie sam jeden w jedną stronę, tylko jeżeli zacznie być ruch znaczący na jakiejś walucie, na przykład na euro, złotym, to także na innych walutach będzie w podobną stronę. Dziękuję serdecznie za uwagę.